Co, już idą? Tym lepiej, szybciej się to wszystko zakończy. Panie mówi! Panie mówi! Panie! O co idzie? Panie! Tyś jest naszym królem! Przyjmij te miecze jako znak wierności! Wierności komu? Wierności władcy, panie! Wy zamordowaliście mojego ojca, co? My, zgodnie z rozkazem, zabiliśmy jego przybocznych żołnierzy. Ale każ nam, królu, przebić się tymi oto ostrzami, a każdy z nas uczyni to bez wahania. Czego chcecie? Mów ty, starcze. Panie, pamiętam cię, kiedy jeszcze byłeś małym chłopcem. Nosiłem cię na ramionach. Dziś jesteś już królem. My, słudzy, jesteśmy twoją własnością. Czego oni chcą? Ja mam być ich królem? Ja? Słuchajcie, niewolni i wy, strażnicy! Kto powiedział, że to ja obejmę tron Myken? Przybyłem tu, by wypełnić obowiązek zemsty za śmierć mojego ojca. Ukarałem mordercę. Ukarałem nawet moją matkę, która zabiła swego męża, a waszego króla. Spełniłem prawo. Ale kto z was, pytam, kto mówi, że ja chcę zostać tutaj i objąć tron mojego ojca? Orestes Życie! Prawowity król! Niech żyje król! Czy oni w ogóle mnie słuchają? A zresztą... może... Jeśli tak... Orestes Atryda! Niech żyje król! Ulegam wam! Ja... Orestes, syn Agamemnona, dziedzic Atrydów, obejmuje tron Myken i władzę w całym królestwie. Nie obawiajcie się, że będę szukał winowajców śmierci mojego ojca. Moja zemsta już się skończyła. Nadchodzi pokój. Matka wypuści dziecko z domu bez obawy. Rolnik zasieje i zaorze w spokoju. Żołnierz odłoży włócznie i odpocznie. Dlatego, że nadchodzi pokój. Ten, kto pogwałci pokój, pogwałci prawo bogów i prawo króla. Powiedziałem! Niech żyje król! 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 Hermionko, rób co chcesz, ale ja mówię jedno. Uciekać stąd ile sił i nie oglądać się za siebie. Dobrze mówisz. Dlatego cię nie słucham i robię co chcę. A chcę pozostać w Mykena. Tak długo, ile los pozwoli. Mój dziecko, jakaś ty niemądra. Czy nie widzisz, co się dzieje w pałacu? Nie widzisz, co się dzieje naokoło? Widzę. Wszystko rozumiem. No to chyba widzisz, ale nic nie rozumiem. Kiedy tutaj przyjechałyśmy? O bogowie! Jak mnie utrzęsła ta pioruńska kobyła. Dalej mnie kości bolą. Królowa, twoja ciotka sama wzięła cię do opieki. Ale teraz, po jej śmierci, nie jesteś już pod niczyją opieką Hermioną. A w dodatku, jak dla mnie, za bardzo śmierdzi tu trupem. To jedno wiem, kiedy wielmoże zaczynają wydzielać sobie władzę, wszyscy dookoła padają jak much. Żadna mucha nie ujęłaby tego lepiej, Janiu. Więc jak? Co jak? Zostajemy tutaj.
Zostajemy tutaj? Hermiono, ja nie zostanę tu ani chwili dłużej. A jeśli ty chcesz tutaj zostać, to ty chyba jesteś szalona. Cóż, w takim razie żegnaj. Jak tu żegnaj? Możesz odejść. Wiesz, masz tu półtorej miny. Idź! Niech cię Hermes prowadzi. Półtorej miny? Ale Hermionko, kochanie, no jak to? Nie potrzebuję takich trzęsień dusz koło ciebie. Zwalniam cię ze służby. Możesz odejść dokąd wola. Nie musisz wracać do Sparty. Jeżeli boisz się gniewu króla, żegnaj. Kochanie, popełniasz straszny błąd. No ale wiesz, no w takim razie... Anuś, istotnie zrobiłam głupotę. Nianiu! Już nie słyszę. O, co ja teraz zrobię? Naważyłam piwa. Ale co to? Czyżby? Nie, tylko nie on. Czcigodni starcy, wiadomo wam zapewne, dlaczego chciałem z wami pomówić. Przeciwnie. Odkąd przekazałeś mi wiadomość, że chcesz skrycie się spotkać z naszą radą, wszyscyśmy zastanawiali, z jakiegoż to powodu. Ale nic, żaden z nas nic nie wymyślił. Radzi jednak jesteśmy niezmiernie, że tak dzielny młodzieniec zechciał z nami mówić. Wielkie to nieszczęście, że dzisiejsza młodzież nie słucha głosu starszych. Choć, jak powiada przysłowie, starsi są dla młodszych tym, czym jest... Mniejsze o to, szanowny kolego. Wysłuchajmy jednak tego, co ma nam do powiedzenia. Szlachetny Pyrrhos. Dostojni Mykeńczycy, prześwietna rado starszych, etc., etc. Żebym miał dużo do powiedzenia, to nie powiem. Myślę jednak, że zasłużę sobie na waszą wdzięczność. Za pozwoleniem. Dlaczego? Chcę was bowiem ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Przed boskim gniewem! A, bój się bogów, człowieku! Aniby w jaki sposób tacy skromni ludzie jak my mieliby zagniewać nieśmiertelnych! Nie wy, czcigodni, nie wy, ale ktoś, kto jest teraz w mieście. Jest w mieście? Zagniewał bogów? Cóż to za morderca, stręczyciel czy świętokradca? Mów, dobry Pyrrhosie, bo aż mnie trzęsie ze złości. Ktokolwiek to uczynił, ukażemy go przykładnie. Król? Król! Sam król! Wiecie już zapewne co, moi czcigodni. Zeszłej nocy Orestes, syn Agamemnona, znieważył i splamił krwią święty obrządek weselny. A co gorsza, o nieba, zabił własną matkę! Czyż nie należy pojmać go i osądzić jako zbrodniarza z niestarcy? Cóż, matkobójstwo to zbrodnia najcięższa, którą można postawić obok zbezczeszczenia ołtarza czy kazieroctwa. Niemniej by to, by tak rzec, wypadek szczególny. Wiemy wszyscy, że królowa Klytemnestra zdradziła męża i w zespół ze swoim kochankiem zamordowała go. Syn zabitego musiał więc spełnić prawo zemsty
Dlatego siłą rzeczy działo słusznie. Czy słusznie? Może. Ale jeśli okaże się, że niesłusznie, to dla was, więcej, dla całych Mykien, będzie już za późno. Trochę nie nadążam. O co chodzi, bracia? Ja też nie rozumiem. Wytłumacz, Pyrrosie. Gdyby te zbrodnie popełnił zwykły obywatel albo niewolnik, bogowie zwróciliby swój gniew bezpośrednio przeciwko niemu, każąc matkobójcy. Inna sprawa z królem. Znacie zapewne starą prawdę. Jeśli król dobrze czyni, bogowie błogosławią królestwo. Jeśli zaś grzeszy, zsyłają na nie plagi. Tak też i tutaj. Odkąd Orestes wstąpił na tron, wszyscy poddani, od siwego starca po niemowlaka, dzielą z nim winy i zasługi. Toteż, jeśli jego zemsta istotnie była sprawiedliwa, to nic się nie stanie. Jeśli zaś będzie mu policzona za zbrodnie, co jest możliwe, to nie chcę wiedzieć, jakie kary spadną na miasto rządzone przez matkobójcę. Jest to zaiste możliwe, ale jak temu przeciwdziałać? Nie możemy przecież zbuntować się przeciwko Orestesowi. Raz, byłby to bunt przeciwko prawowitemu królowi. Dwa, nie dość, że przy boku władcy jest silna straż zamkowa, to jeszcze, gdy Orestes zawezwie pod broń armię swojego ojca, która jest mu z całą pewnością oddana, wszyscy buntownicy zostaną zmieceni z powierzchni ziemi. Nie. Zbrojny bunt byłby szaleństwem. Do tego trzeba podejść subtelnie, czcigodny. Pozwólcie, że zapytam. Czym trudni się wasza dostojna rada? To żadna tajemnica. Jako najstarszych ludzi zastępujemy króla i sprawujemy sądy Mykena. Rozstrzygamy spory, karzemy przestępstwa i tym podobne. Jesteście zatem sędziami. Pozwólcie, że zapytam. Gdyby, dajmy na to, jakiś kowal młotem uderzyłby w głowę własnego ojca, doprowadzając tym do jego zgonu, to czy stanąłby przed waszym Trybunałem? Ma się rozumieć i zostałby przez nas osądzony. Dlaczego w takim razie nie miałby przed nim stanąć matkobójca, nawet zasiadający na królewskim tronie? Cóż, nie jest to takie proste, szlachetny Pyrrosie. Sprawujemy te sądy w zastępstwie króla, lecz nie mamy nad królem władzy. Nie możemy go więc sądzić. Nie sądzę. Czyż nie jesteście najmędrszymi spośród ludu, skoro wybrano was do sprawowania zaszczytnej funkcji sędziów? Czyż nie jesteście najcnotliwszymi, ażeby móc wyrować wyroki na mniej cnotliwych? Prawda, prawda. Święta. Dobrze mówi, zacny ludzie. Czyż nie jest zatem prawdopodobne, że jesteście i mędrsi, i lepsi, i cnotliwsi od samego króla? Przypominam króla zabójcy, w którego imieniu sądzicie? Bo jeśli tak, to czemu jako lepsi pod każdym względem nie mielibyście i jego osądzić? Choć to i osobliwa myśl, to warta jednak zastanowienia. Jeszcze nigdy nie patrzyłem na tą sprawę pod takim kątem. Nadchodzą nowe czasy, czcigodni. Odchodzi wiek władców panujących mieczem i batogiem. Nadchodzi wiek prawa, w
którym tacy jak wy, rozumni obywatele, sprawują pieczę nad innymi i nimi rządzą. O rozumnym odzianie. Widzicie, koledzy, że nie na darmo przyszliśmy tutaj. Przyznacie, że było warto. Ogłosimy zatem, że Orestes Atryda, król Myken, zostaje wezwany przed sąd starszych jako morderca i matkobójca. A jeśli się nie stawi, zostanie zawleczony siłą jako łamiący prawo. Niech i tak będzie. Brawo ponad wszystko. Co za obłudny. No, ale teraz już wiem. Ten cały dzielny Pyrgos mydli oczy starszyźnie i knuje, jakby się tu pozbyć Orestesa. O nie, co to nie. Nie pozwolę. Ale jakby go powstrzymać? Ani Orestes, ani jego siostra mnie przecież nie wysłuchają. Dla nich jestem zwykłą, przygarniętą krewną. Co my tu zrobić? Co robić, gdy jutro nie jest pewne? Zaraz. Ta prorokini, którą przywiódł tu stroi stry Agamemnon, a ciotka kazała ją uwięzić. Jeśli istotnie ma dar jasnowidzenia, może okazać się nieoceniona. I może powie mi też, co będzie z Orestesem. Psia krew! Co za nuda! Dozorcy to gorzej niż więźniowie. Nie napijesz się, człowieku! Nie potańczysz! Nie pohasasz z kobitkami! Tylko siedź jak ten kunder, psia krew! I pilnuj no tej, jakiej tam? Ej ty, dziewko, czego tam milczysz? Nudzi mi się tak piekielnie, że nawet z tobą będzie miło pogadać. Co? Dalej milczysz? A zresztą, niech cię diabli. Nie jedz tego. Ha? Na twoim miejscu bym ich nie jadła. Są zaprawione środkiem na wymioty. Że niby co? Co ty, kretynko, powiadasz? To dobre popłomyki. Córka mi je upiekła. Podziałało. Prędko nie wróci. Ależ tu ciemno. Ty jesteś Kassandra? A ty kim jesteś? Jestem Hermiona, córka Menelaosa Spartańskiego. Co, boisz się mnie? Twój ojciec. Wiem. Mój ojciec zburzył Troję razem ze swoim bratem, który cię tu przywiódł. Ale ja, Kassandro, współczuję ci. Współczuję ci, jak może współczuć ktoś, kto nie zna bólu, jaki zaznał cierpiący. Współczuję ci jak siostra. Chociaż nigdy wcześniej cię nie widziałam. Współczuję ci i proszę cię o pomoc. Ty prosisz mnie o pomoc? Żartujesz sobie. Jestem więźniem królowej i nie mogę nikomu pomóc. Królowa nie żyje.
Nikomu już nie zależy na twoim uwięzieniu. Możesz stąd odejść wolno. A więc się wypełniło. Co się wypełniło? Nie, nic. Mów dalej. Ciotkę, znaczy królową, zabił jej własny syn, Orestes. To on teraz jest królem. Zemścił się za... Agamemnona. Mów dalej. I tu właśnie chcę cię prosić o pomoc. Przeciw Orestesowi knują już spisek. A głównego spiskowca powinnaś znać. To Pyrrhos, syn Achillesa. Co się stało? Może nie wiesz, ale to on zabił mojego ojca. Widziałam. Zranił go. Powalił go na ziemię. Otworzył mieczem jego czaszkę i obrócił ostrze. Bogowie, przecież wiedziałam o tym wcześniej, a i tak mi straszno. Posłuchaj mnie, Kassandro. Oto człowiek, którego nienawidzę, który zabijał dzieci, który zabił twego ojca, który chce mnie siłą pojąć za żonę i zabić tego, którego... Nieważne zresztą. Nie musisz mówić. Już i tak wszystko widzę. Ale czego ode mnie chcesz? Ty się zwieszczka wybrana przez Apolla. Nic, co się wydarzy, nie jest przed tobą zakryte. Jak myślisz? Czy znajomość przyszłości nie jest potężniejszą bronią niż najostrzejszy miecz? Mając ciebie za sprzymierzeńca, pokonam Pyrrhosa bez trudu, nie stając z nim nawet do walki. Ale Hermiono, cóż, dobrze, załóżmy, że tak się stanie. Pokonasz Pyrrhosa, dasz go na pożarcie Orestesowi. I co? Kolejny mot. Krew za krew. Znów Priam, znów Agamemnon, znów Klitajmestra. I tylko mord, mord za mordem. I tak bez końca. Bez końca? Dobrze. W takim razie my dwie położymy temu kres. I będzie koniec. Ale... co zamierzasz zrobić? Zamierzam iść do króla. Czuję, że mamy mało czasu. Czekaj. Cóż to? Widzę! Nic mi nie mów! Chodźmy. Ej, posłuchaj, Orestesie. Cały ten proces to jest jedna wielka blaga, farsa i komedia. Jeśli w ogóle przyszło ci do głowy, żeby się przed tym sądem stawić, to musiałeś chyba postradać zmysły. Przyjacielu, od wczoraj postanowiłem tyle, ile 10 ludzi może stracić przez całe życie. Utrata zmysłów przy utracie wszystkiego, co człowiek ukochał, nie jest dobrawy zbyt bolesny. Rozumiem, stary. Nic nie rozumiesz, przyjacielu. Ale daj mi powiedzieć. Zapominasz, że nie jesteś już tylko Orestesem, ale i królem. To ty masz władzę nad nimi, a nie oni nad tobą. Jeśli chcesz posłuchać mojej rady, to załóż zbroję, dosiądź konia i naucz staruchów szanować koronę. Bo inaczej staną się jeszcze bardziej bezczelni. Czy ty siebie słyszysz? Załóż zbroję i dosiądź konia. Mam rzezać własnych poddanych niczym jakiś spasiony wschodni satrapa? Nie ukoiłem serca zabijając matkę, więc tym bardziej nie ukoję go rozpędzając trybunał, który chce osądzić moją zbrodnię. Jaką zbrodnię? Tak! Zbrodnię! Skoro sumienie mówi mi, żem zbrodniarz, to chyba mam coś na sumieniu, co nie? Wiesz, że jako matkobójcę pogrzebią cię żywcem. Nie wiem. Durniu! Przez ciebie ona zginie! Ona? No Elektra! Jeśli ciebie skażą, to ona za to zapłaci! Wydadzą na nią wyrok pod byle pretekstem i
zabiję. Kochasz ją? Tak. Ale ona jest już mężatką. No ale z przymusu. Czy nie tak, Aleksiasie? Ja ją kocham, stary. Wiem. Dlatego posłuchaj. Jeśli zostanę skazany, sam wiesz, gdyby tak się stało, Elektra zostanie jedynym dziedzicem Atrydów. Ty, jako jej mąż, obejmiesz tron i zaopiekujesz się nią. Ale ej, już nie przejmuj się tak. To tylko jakieś zgromadzenie starych sęgów bez żadnej mocy bramy. Ja wiem, czym się przejmować, a czym nie. Ty idź, znajdź Elektrę. Od śmierci matki chodzi jak błędna po pałacu i płacze, płacze bez ustanku. O bogowie! Nie przyjmuj się tak, królu. To nieprawda. To nieprawda? Nieprawda, że moja siostra prawie postradała zmysły? Nieprawdą jest to, czym się dręczysz. Że niczym się nie różnisz od swojej matki. Ale pamiętaj, pasmo krzywd ciągnie się nadal. Trzeba będzie nie lada poświęcenia, aby nie przerwać. Jakich krzywd? Nie rozumiem. Syn skrzywdzonego krzywdzi sam. Syn skrzywdzonego? Aleksiasie, wiem, że masz pojęcie o wielu sprawach, o których innym nawet się nie śniło. Wiem też, że nie bardzo lubisz ich odkrywać. Niemniej jednak, skoroś już zaczął, nie nadużywaj więcej mojej cierpliwości i mów wszystko, co wiesz. Od początku do końca. Słucham. Co wiesz o swoim dziadku, Ateuszu? Niewiele, prócz tego, co ostatnio o nim mówiłeś. Wiem, że nim przybył do Myken, były tu tylko ruiny dawnego miasta Cyklopów. Atreusz odbudował miasto i osiedlił w nim ludzi. Wiem, że był dobrym królem. A wiesz, jak zdobył swoją małżonkę, twoją babkę? Ba, każde dziecko to wie. Po dziś dzień w całej Helladzie śpiewane są pieśni o tym, jak to Atreusz wygrał złotowłosą Hippodamię. Nadal jednak nie rozumiem, co ma do tego jakiś skrzywdzony, a tym bardziej jego syn. No tak. Gdy Atreusz wskrzeszony, jak go wtedy nazywano, wstąpił w wiek męski. Wyjechał w świat, aby znaleźć dla siebie ukochaną. Los poniósł jego kroki do Elidy, gdzie ujrzał córkę królewską Hippodamię i pożądał ją całym sercem. A gdy on czegoś pożądał, nie było przeszkody, której by nie pokonał. I przeszkoda nadarzyła się. Bo król ojciec zamierzał oddać córkę tylko temu, kto zwycięży go w wyścigach rytmanów. Przegranemu zaś ucinał głowę. Tak, znam tę opowieść od maleńkości. Bo właśnie. A Teusz wiedział oczywiście, że konie ojca Hippodamii nie miały sobie równych. Dlatego zaprzyjaźnił się serdecznie z królewskim woźnicą. Niejakim Myrtylosem. Przy dzbanie wina zostali kompanami. A gdy w sapie Myrtylosa zadźwięczało złoto, był już oddany twojemu dziadowi na śmierć i życie. W dniu wyścigu
woźnicę wyjął spiżowe ćwieki z osi królewskiego rydwanu, po czym zastąpił je woskowymi. O czym ty mówisz? O tym, że gdy rozpoczęły się zawody, wosk się stopił, koła odpadły i króle Ryny zawlokły na śmierć jego własne konie. To niemożliwe! Na honor żaden atryda by się tak nie splamił. To jeszcze nie najgorsze, co uczynił twój dziad. Wkrótce po wyścigach ubił swojego towarzysza jeszcze starego młynarza, po czym zawlókł go na klify morskie i rzucił stamtąd. Tajemnica była bezpieczna. Mów dalej. Po tym, jak już wiesz, poślubił Hypodamię, odbudował Mikeny, żył długo i szczęśliwie do czasu, gdy udał się na łowy w dalekie góry. Gdy ubił rogacza, zapadał już zmierzch. Musiał więc przenocować u pasterzy, wśród których wychowywał się pewien chłopiec, biednie ubrany w kozie skóry. Sierota nie miał nawet imienia. Spodobał się królowi, więc Ateusz zabrał chłopca ze sobą, a dworzanie nadali mu przyzwisko Kozi, które on przebrał sobie za imię Aegistos. Więc Aegistos znał twojego dziada i twojego ojca, któremu był nawet rówieśnikiem w stocie. Byli jednak jak lew i kozy. Bo Aegistos, jak to mówią, Nie do bicia, do wierszy jedną miał smykałkę i nie wiedział, kto był jego ojcem, ale szukał go zawzięcie. I choć go nie znalazł, znalazł kogoś, kto jego ojca znał. I co więcej, wiedział, jak on zginął. Kogo? Mnie. Widziałem, jak Atreusz wlecze Myrtylosa przez skały. Widziałem, jak rzuca go w otchłań, jak woźnica jęczy i trzeźwieje z każdą chwilą. Opowiedziałem wszystko Aegistosowi. Teraz wiem, że źle postąpiłem. Dokończ. Król był wtedy nad brzegiem morza. Składał ofiary. Gdy otworzył gardło byka, Aegistos przelał się ku niemu przez tłum i utopił sztylet w jego karku. Raz, dwa, trzy! Więc Aegistos zabił i mojego dziada, i mojego ojca? Tak.
Dobrze. Dobrze przynajmniej, że go zabiłem. Czy dobrze? On też. Tylko mścił się za ojca. To prawda. Bracie, dokąd idziesz? Powiedziałeś, że trzeba będzie nie lada poświęcenia, by przerwać to pasmo krzywd. Ty wiesz, dokąd idę. Bądź zdrów! Dokąd on idzie? Dokąd idzie? No mów! Idzie zmyć siebie grzechy. Idzie stawić się przed sądem. Nie! Nie idź tam, bracie! Tam śmierć! Nie! Cicho! Cicho, Alento! Posłuchaj, póki Orestesa nie ma w pałacu, bo ty jesteś królową. Takie jest jego życzenie. A ty się doradcą, Pyladesie? Ty, Aleksjasie, będziesz jej doradcą. Ja pozostanę przy mieczu. Będę jej strażnikiem. Niech ci będzie, skoro zdecydowałeś się być strażnikiem królowej. Idź, zobacz, kto tam nadchodzi. To Hermiona ze Sparty. Twoja krewna z jakąś dziewczyną. Nie jakąś dziewczyną, a Kassandrą Stroi, wieszczką. Czy mogę mówić z królem? Króla nie ma, ale tu jest jego siostra. Przed nią możesz przedstawić każdą swoją sprawę. Nie moją sprawę, a sprawę króla. Pani, wiem, że to, co powiem, może zabrzmieć jak bełkot obłąkany. Tym niemniej muszę to powiedzieć. Żywiąc obawy co do czyichś planów, które są mi znane, uwolniłam tę wieszczkę z więzienia, aby zapewnić sobie i tobie, pani, jej wiedzę na temat tego, co przyszłe. Nie ma bowiem takiej przepowiedni Kassandry, która by się nie spełniła. Powiem jeszcze, że owa prorokini ma już na ustach nową przepowiednię, która może okazać się dla ciebie i dla króla bezcenna. Doskonale. Jaka jest więc owa przepowiednia? Rzecz w tym, pani, że nie możesz jej usłyszeć bezpośrednio od Kassandry. Jeżeli by tak się stało, nie uwierzysz w ani jedno słowo. A, chyba rozumiem. A ja nie. To jakiś podstęp. To nie jest żaden podstęp. Racz, mój drogi panie, udać się gdzieś na bok z Kassandrą i wysłuchać to, co ma do powiedzenia. Po czym powrócić tu i opowiedzieć dokładnie to, co mówiła. Chyba, że wolisz nadal oskarżać mnie o podstęp lub przydeptywać mi stopy. Myślałem, że już zapomniałaś, pani. Proszę ze mną, pani. Rzadko zdarza się spotkać dziewczyny o takiej urodzie, o takiej mądrości lub uczciwości jak twoje, a spotkać kobietę, która by łączyła w sobie wszystkie te zalety, jest rzeczą niemal niepodobną. Pochlebiasz mi, panie. W istocie nie jestem w dziesiątej części tak doskonała, jak mnie opisujesz. Zbytek skromności. Zawstydzasz mnie, pani. Wolno mi wiedzieć, kim jesteś. Widzę, że ubiór masz nie najbogatszy, ale zdaje mi się, że jesteś na zamku kimś ważnym. To jest mój mąż. Na Apollina! Człowieku! Znituj się! Nie, nie ma mowy! Nie będę powtarzał takich bzdur! Bajactwa! Cóż znowu? Nie chcę mówić! Nic dziwnego. O takich dyrdymałach szkoda nawet myśleć! Ladesie, na głowy moich
moich rodziców zaklinam cię, powiedz, co usłyszałeś. Nie, nie, mamo. Pylade się, mów. Cóż mamy mówić? Ta wróżbitka twierdzi, że w tej chwili 1000 ciężkozbrojnych piechurów przekracza granice królestwa i kierują się na Mykeny. Ponoć mają brązowe pancerze, a na tarczach wyrytą literę P. P. Od Pyrrosa. Powinnam się wcześniej tego domyślić, że postara się o solidne wsparcie. Słowem, nasz król jest nieobecny. Armia rozpuszczona do domów. Starszyzna przeciwko nam. A niedługo będzie tu 1000 uzbrojonych grabieżców. Jeśli Mykeny ostaną się w tej burzy, będzie to cud. Ja już nie wszystko zakażesz. Dobrze więc. Zbierz straż pod bronią na dziedzińcu. I wyślij też gońca na najszybszym koniu do byłych oficerów mojego ojca. Niech zgromadzą jak najprędzej wszystkich swoich żołnierzy i spieszą do Mykę. Ja stanę na czele obrony. Nie, Elektro, to zbyt niebezpieczne. Tu chodzi o walkę na śmierć i życie. Wiem, o co tu chodzi. Idź. Aleksjasie, ty idź i wyprowadź z miasta wszystkie kobiety, starców i dzieci. Schronisz się z nimi w lasach. Pójdę. Ale... wrócę. Królowo, pozwól mi zostać. Niedługo umrę. I chciałabym spędzić z kimś me ostatnie chwile. Umrzesz? Kassandro, jeszcze całe życie przed tobą. Ale jeśli chcesz, wolna wola. Czy już wszyscy obecni? Cała prześwietna rada w komplecie? Wszyscy obecni, szlachetny Pyrrosie. Nie ma tylko najważniejszego. Winowajcy. Winowajcy? Bracie, nie wyrokujmy, póki nie poznamy sprawy. Nie należy popadać przed sądy, jak powiedział pewien filozof, jurysta. Jak to? Co do winy oskarżonego? Chyba nie ma wątpliwości. Ależ oczywiście, że nie ma. Właśnie. Zaraz się zapewne o tym przekonamy. Ponieważ oskarżony właśnie nadchodzi. Być może zacny Pyrrosie jako osoba postronna raczyłby się oddalić. Jaki to dzielny i uprzejmy młodzieniec tak by Pyrrosa. Daliby bogowie, bym miał takiego syna, a nie sobie takie załzy, jak te moje córki. Niech na nie wszystkie Tak, tak, mój kolego. Znamy wszyscy twoje nieszczęścia, ale oskarżony już tu stoi. Przejdźmy zatem do sądu. Zbliż się, matkobójco. Nie tak ostro. Bądź co bądź. On jeszcze jest królem. Orestesie, synu Agamemnona, pytam cię, gdzie jest twoja siostra? O ile mi wiadomo, ten sąd zebrał się, by osądzić mnie, nie moją siostrę. Poza tym nie należy przerywać córce żałoby po ojcu. Dość długo Elektra obchodzi tę żałobę, już prawie 2 miesiące. Chcecie więc odmierzać ból sieroty na dni? Tygodnie? Miesiące? Mniejsze o to. Orestesie, pytam się ciebie, czy przyznajesz się do zarzucanego ci czynu? Tak. To chyba przesądza sprawę. Jeszcze nie. Orestesie, zdajesz sobie zapewne sprawę, że ten uczynek stoi w sprzeczności ze wszystkimi prawami bogów i ludzi.
Zdaję sobie sprawę, że mój uczynek był zgodny z prawem rodowego odwetu, którym od zarania dziejów kieruje się Hellada. To jednak nie sprawia jeszcze, że owo prawo jest słuszne. Chwileczkę. Najpierw twierdzisz, że działałeś według prawa. Po tym to prawo podajesz wątpliwość. Nie rozumiem. Działasz na swoją niekorzyść. Moja korzyść lub niekorzyść, Wysoki Sądzie, jest moją osobistą sprawą. Co do prawa zemsty, być może jest ono słuszne. Lub, jak to się czasami między przepisami zdarza, nie jest. Tego nie wiem. Dlatego też udałem się przed ten sąd, by wszak ci, którzy posiadają dogłębne zrozumienie kwestii prawnych w stopniu doskonałym, rozstrzygnęli, jak postąpiłem. Słusznie czy niesłusznie? Dziwnie. Mówi tak, jakby chciał, żeby go skazano. Muszę zwrócić uwagę, że oskarżony odwraca naszą uwagę od nader istotnej kwestii. Od winy swojej siostry Elektry. Tłumaczy jej nieobecność wymyślnymi sofizmatami podczas... Patrz, człowieku! Te ręce zdławiły gardło Klitajmestry. Przypatrz się dobrze! Są moje! Moje! Nie Elektry! Widzisz dobrze? Już, już! Widzę! Nie podchodź! Ratujcie! Spokój! A zatem mamy osądzić, które prawo ma pierwszeństwo? Prawo zemsty za ojca, czy prawo miłości wobec matki? Czy kierujący jednym z tych praw jest winny, czy niewinny? Już widzę, że dobrego wyjścia nie ma. Sądzimy rzeczy, które tylko Bogom dozwolone jest sądzić. Za późno, że... Zaszliśmy za daleko w naszej pysze, bracia. Za późno, żeby się wycofnąć. Skoro mamy sądzić, sądźmy. Winny. Chyba winny. Ja mówię, nie wiem. I ja tak samo. Nie winny. Cóż, mamy więc impas. Moment. Pozwólcie, koledzy, że ja coś powiem. My wszyscy, ci, którzy mówią winny i ci, którzy mówią niewinny, możemy sprawować te wyroki nie dlatego, że mamy nad sądzonym władzę, lecz dlatego, że to nam powierzone jest wymierzanie prawa. Prawa, którym kierował się też sam oskarżony. Jak ma wykarać kogoś, kto uczynił coś w imieniu prawa, jeśli sami nie chcemy być przy tym ukarani? Zarówno nasz sąd, jak i oskarżony kroczą tą samą ścieżką, poza którą ludzi czeka dzicz i zbyt lęcenie. Ścieżką prawa. A zatem zastanówcie się, czy jesteście pewni waszej sentencji? Bo sądząc Orestesa, sądzicie samych siebie. Cóż, w takim razie nie wiem. Ja tak mówię. Wobec tego ogłaszam. Mocą nadano nam przez króla, żeby karać i nie uniewinniać. Zdejmujemy z króla ciężar wszelkiej winy. Pasmo przerwane, Aleksjasie. Mylisz się, najjaśniejszy panie. Moje imię brzmi nie Aleksjas, ale Minos. I co, dostojni sędziowie? Widzę, że oskarżonego nie ma, zatem został już skazany. Nie, szlachetny Perrosie. Nie? Po wysłuchaniu zeznań i dogłębnej rozwadze sąd w swojej mądrości uznał za stosownie uwolnić oskarżonego odstawionego mu zarzutu. Uwolnić? Co za chorobliwe głupstwa mi opowiada stary grzybie? Mieliście go pogrzebać żywcem,
a nie puszczać wolno wystetryczone durnie! Hola, hola, panie Czechu! To my jesteśmy sędziami Mykiem! I to my mamy tutaj ostatnie słowo! Ostatnie słowo to ma siła, a to ja ją posiadam! Nareszcie! Gdzie mój rynsztunek? Jakie rozkazy wozu? Natychmiast atakować! Orestes wymknął się z matni przez głupotę tych staruchów. Ale nie wierzę, że my tu jesteśmy. Weźmiemy miasto od jednego zamachu! Achilles i Pyrrhos! Achilles i Pyrrhos! Achilles i Pyrrhos! Achilles i Pyrrhos! Straż zamkowa. Czemu ty paradujesz w pełnej zbroi? Idziemy do bramy miasta, póki nie zajmie jej Pyrrhos. Pyrrhos? Ten cały sąd to jego sprawka, stary. Chciał pozbyć się ciebie cudzymi rękoma, a w tym samym czasie zawezwał swoje wojsko. Ty zginąłbyś z wyroku starszyzny, a on zająłby pusty tron. Trzeba przyznać, że Gracko to obmyślił. Powinieneś już biec do pałacu. Ile sił w nogach! Nie masz pancerza ani żadnej broni, a my się długo nie utrzymamy. Druhu, wychowywaliśmy się razem przez 9 lat. Każde lustro zamieniłoby się dla mnie w tabliczkę z napisem zdrajca, gdybym pozostawił cię samego w obliczu wroga. A co ja bym powiedział ojcu, gdyby spytał się mnie, co uczyniłeś, by ratować przyjaciela? Już za późno, idź! Ze swej własnej śmierci, przeklęty głupcze, ruszaj! Armia przeciwko Karstce, co za nuda. Szukasz czegoś? Szanowny goście, czyżbyś pozostawił coś na weselu? Tak, szukam kolony Mykiem. Może mógłbyś mi wskazać do niej drogę, przyjacielu? Wybacz, przyjacielu, ale mogę ci jedynie wskazać drogę do twojego nagrobka, przyjacielu. Czyli do pewnego tajemniczego miejsca pod psim ogonem. Bo w psich kiszkach znajdziesz miejsce wiecznego spoczynku, mój drogi. Zejdź mi z drogi! Zdrętwiał mi nogi. Ręce mam całkiem sprawne. I co, pani Elektro?
Moja matka potrzebuje w domu młodej niewolnicy. Będziesz idealnym podarunkiem. I co, Hermiono? Nie chciałaś wrócić do domu z własnej woli? To będziesz pod przymusem. Co do ciebie, Kwina. Czy ja cię znam? Moment. Tak, znasz mnie. Zaraz. Tak, byłaś w wielkiej sali. Stałaś pod kolumną, tam gdzie zabiłem Priama, tak? I patrzyłaś na mnie tymi swoimi oczami. Aż mnie ciarki przeszły. Tyś jest Kassandra, królewna Troi. Jam jest. Tak, już wszystko pamiętam. Zostałaś Branką Agamemnona? To dla ciebie nic nowego. Po prostu zmienisz pana. Niczyją ja będę Branką. Niczyim ty będziesz panem. Zginiesz, a ziemia przykryje twoje kości. Głupia wiedźmo, ty wiesz, kim ja jestem? Owszem, jesteś ostatnim głupcem, który nie wysłucha mojej przepowiedni. I wyjdziesz na tym jak ostatni głupiec! Ty! Bobtysiu, chodź do mnie i porozmawiaj jak mężczyzna. Chyba, że uważasz bezbronne kobiety za jedynych godnych siebie przeciwników. Ja nie mam czasu, ale moi żołnierze z chęcią z tobą porozmawiają. Zabić go! Kto następny? Wodzu! Jakaś nowa armia przybyła miastu na odsiecz. Całe nasze skrzydło zmietli. Idą jak murem, tarcza przy tarczy, hełm przy hełmie. Prowadzi ich starzec ubrany po chłopsku. Nowa armia? Starzec na jej czele? Ubiłeś się czy co, Gamoniu? Bogi widzą, że mówię prawdę. Tak. Słuchajcie, żołnierze Pyrrosa. Nadstawcie uszu, bo powiem wam coś ważnego. Tych, którzy teraz odwrócą się do mnie tyłem i znikną mi z oczu w przeciągu minuty, daruję zdrowiem. Pozostałych, jako rabusiów i morderców, czeka chłosta i ukrzyżowanie. Wybierajcie! Ale nie myśl, że ci się uda, króliku. Poćwiartuję cię tak, że pięciu chirurgów cię nie zżyje. Pięciu. Wszyscy kiedyś umrzemy, młodziku. Moja głowa w tym, że ty już wiesz. Czy wypełniłem je dobrze?
podobność oceni. Ale nic nie trzyma mnie tu dłużej. Jeśli taka twoja wola, idź. Czy wracasz do Pokidy, panie Orestesie? Nie wiem, pani Hermiono. Pójdę, kędy oczy poniosą. A dokąd ci się marzy pójść? Marzy mi się duży, szeroki dom. W ścianach z drewna, w glinianym dachu, ukryty w cieniu winorośli. Marzy mi się łan zboża o włosach ciężkich i złotych jak słońce w południe. Marzy mi się polna droga, a obok niej pochylone drzewo figowe. Marzy mi się, że gdy wejdę do tego domu, spotkam kobietę, którą kocham i którą kochać będę do końca mych dni. Cóż to za kobieta? Pewna impertynencka smargula. I co? Nie powiesz mi nic więcej? Kocham cię. Wszystko.